Sposoby włączenia elementów wzmacniających. Co prawda czasy wykorzystania pojedynczych tranzystorów lub lamp powoli przemijają i dziś chętnie stosuje się struktury zintegrowane w jednej obudowie, no, czyli układy scalone, to jednak warto znać, jak nazywają się sposoby włączenia w obwód elementów aktywnych. Wielu początkujących elektroników pragnie zbudować swój wzmacniacz mocy w przekonaniu, że ich własna konstrukcja prześcignie brzmieniowo produkty znanych firm, ale osoby te sięgają najczęściej po układy scalone jak TDA1514A, TDA7294, STK402050, czy nowe układy pracujące w klasie D i po pierwszym sukcesie rozważają budowę wzmacniacza w oparciu o tranzystory lub lampy. Zarówno lampy, jak i tranzystory mają trzy podstawowe elektrody: emitującą, sterującą i zbierającą w obwodzie, który jest sterowany prąd. Innymi słowy, ostatnią elektrodę można nazwać elektrodą sterowaną. W lampie elektronowej elektrodą emitującą jest katoda, sterującą siatka sterująca, a sterowaną anoda. Jak się domyślamy, w tranzystorze elektroda emitująca to emiter, sterująca baza, a sterowana kolektor. Oczywiście w tranzystorze bipolarnym. I tutaj można podać przykład hydrauliczny, jakim jest kran w łazience czy też w kuchni. Elektroda emitująca to przyłącze wody, czyli ta rura z wodą w ścianie. Elektroda sterowana to zawór, bateria, kran, jak tam chcecie to nazywać. Możemy go ręcznie otwierać lub zamykać, sterując strumieniem wody. Elektroda sterowana to wylot z kranu, zwany często też perlatorem. Na pewno używaliście kranu z wodą, więc tutaj wiecie, na jakiej to zasadzie działa. I przypomina on trójelektrodowy element aktywny. Siła, jaką przykładacie do otwarcia kranu, to napięcie sterujące, zaś ilość strumienia wody przepływający przez kran to prąd. Wróćmy więc do elektroniki. W celu wzmocnienia sygnałów elektrycznych źródło sygnału włącza się w obwód elektrody sterującej, zaś obciążenie w obwód elektrody sterowanej. Przy trzech podstawowych elektrodach możliwe są trzy sposoby łączenia elementu aktywnego w układzie wzmacniającym. Na tym rysunku nie pokazano źródeł zasilania, po to, żeby uprościć te schematy. Sposoby włączenia lampy są następujące. Ze wspólną katodą, kiedy źródło sygnału włącza się w przewód siatki sterującej, a obciążenie w przewód anody. Wspólna elektroda dla obwodu wejściowego i obwodu wyjściowego, który jest podłączony w punkcie zerowego potencjału, jest połączony z katodą. Taki sam układ z tranzystorem nazywa się układem ze wspólnym emiterem. Ze wspólną siatką to układ, gdzie źródło sygnału włącza się w obwód katody, a obciążenie w przewód anody. Elektrodą wspólną dla obwodu wejściowego i obwodu wyjściowego jest siatka sterująca. Odpowiedni układ z tranzystorem nazywa się układem ze wspólną bazą. I ze wspólną anodą, kiedy źródło sygnału włącza się w przewód siatki sterującej, obciążenie w przewód katody, a wspólną elektrodą jest anoda. Taki układ też nazywa się wtórnikiem katodowym i już go omawialiśmy. Analogiczny obwód w świecie tranzystorów bipolarnych nazywany jest układem ze wspólnym kolektorem lub wtórnikiem emiterowym. Oczywiście każdy z tych układów ma swój odpowiednik w tranzystorach innych jak tranzystory bipolarne. Wtórnik katodowy został już szczegółowo omówiony, więc skupimy się tylko na tych dwóch pierwszych. Układ ze wspólną katodą jest przedstawiony na tym rysunku. Wzmocnienie napięciowe liczy się z tego wzoru, gdzie KU to jest wzmocnienie napięciowe, SA nachylenie charakterystyki, R0 to rezystancja obciążenia, a RA to rezystancja wewnętrzna. Wzory te można uprościć dla pentody i wtedy KU to się równa minus SA razy R0. I dla triody, tutaj na tablicy widzicie, jak wygląda. KA jest współczynnikiem amplifikacji. Pojemność wyjściową liczy się z takiego wzoru. Wielkości na tej tablicy oznaczają CWE to jest pojemność wejściowa, CSK to pojemność siatka sterująca katoda i CAS to pojemność siatka sterująca anoda.
Dla pojemności wyjściowej mamy wzór, który widzicie na tablicy. CWY to jest pojemność wyjściowa, CAK to pojemność katoda-anoda, a RG to jest rezystancja źródła. W układzie wspólnej katody następuje odwrócenie fazy sygnału o 180 stopni, stąd znak minus we wzorze na wzmocnienie KU. W triodzie pojemność CAS mocno wpływa na pojemność wejściową i pojemność wyjściową i zwie się to zjawisko efektem Millera. Zainteresowani mogą sprawdzić w Wikipedii, co to jest efekt Millera. Fragment mówi: efekt Millera spowodowany pasożytniczymi pojemnościami między wejściem a wyjściem w elementach elektronicznych, takich jak tranzystory czy lampy elektronowe, powoduje zmniejszenie wzmocnienia wraz ze wzrostem częstotliwości wzmacnianego sygnału. Chociaż efekt Millera odnosi się do pojemności, każda impedancja włączona pomiędzy wejście a inny węzeł obwodu, na którym występuje wzmocniony sygnał, może mieć wpływ na impedancję wejściową. Jak widzicie więc, zjawisko to jest bardzo niekorzystne i należy je uwzględniać przy projektowaniu wzmacniaczy audio. Właśnie z efektem Millera walczyłem w swoim prototypie przedwzmacniacza RIAA na dwóch stopniach oporowych, gdyż pojemności wejściowe lampy lekko ograniczyły mi pasm przenoszenia przedwzmacniacza, ponieważ nie uwzględniłem tego w obliczeniach filtra RIAA. Pojemności się dodały, pasmo przenoszenia nie było takie jak zamierzone, znaczy krzywa charakterystyki nie była taka jak zamierzona. Trzeba takie pojemności uwzględnić właśnie, które występują w lampach. To jest pojemność wejściowa i pojemność wyjściowa, żeby układ dokładnie dopracować. Układ ze wspólną siatką czasami jest nazywany układem z uziemioną siatką. Spotkaliśmy się z takim układem w opisie wzmacniaczy kaskodowych. Pora więc wyjaśnić, czym się ten sposób włączenia lampy charakteryzuje. Układ taki nie odwraca fazy sygnału wejściowego. Wzmocnienie napięciowe jest duże, w przybliżeniu równa się wzmocnieniu napięciowemu w układzie wspólnej katody, natomiast wzmocnienie prądowe jest równe około jedności. Pojemność wejściowa jest znikoma, a może być nawet ujemna, zaś pojemność wyjściowa jest bardzo mała. Układ charakteryzuje się niewielką rezystancją wejściową i jest to 1 przez SA. Uziemiona siatka jest ekranem pomiędzy obwodem wejściowym i obwodem wyjściowym i zapobiega do sprzężeniu zwrotnemu. Z tego względu chętnie była wykorzystywana w obwodach wejściowych głowic UKF. Tutaj możecie zobaczyć wzory. Wzmocnienie napięciowe układu, to jest ten wzór na tablicy. Rezystancja wejściowa, to jest ten wzór na tablicy i pojemność wejściowa to jest ten wzór na tablicy. Wielkości są te same, co w poprzednich wzorach. Znaczy KU, SA, R0, możecie cofnąć film, jeżeli nie pamiętacie. Układ włączenia ze wspólną siatką wykorzystywany jest w niektórych stopniach zawierających dwie lampy, np. w odwracaczach fazy, wzmacniaczach prądu stałego. Jednak cechy tego układu predysponują go do wzmacniaczy rezonansowych i pasmowych w zakresach ultrakrótkofalowych, do urządzeń nadawczych i do urządzeń odbiorczych. Wykorzystuje się triody o specjalnej konstrukcji z małą wartością CSK, co powoduje stabilną pracę przy wysokich częstotliwościach i duży odstęp sygnału od szumu. W tej tabeli widzicie zasadnicze własności układów podstawowych w zakresie małych częstotliwości. Tabela ta zamieszczona jest w książce docenta doktora inżyniera Jerzego Pawłowskiego, Podstawowe układy elektroniczne, wzmacniacze i generatory. Możecie zobaczyć, że omawiane układy, jak i wtórnik katodowy, różnią się zasadniczo poziomami impedancji wejściowej i wyjściowej, ale te impedancje w pewnym stopniu zależą od obciążenia lub źródła. Układy takie mają różne wzmocnienie napięciowe lub prądowe. Żeby zoptymalizować wzmocnienie mocy, stosuje się odpowiednie źródło i obciążenie. Parametry tych układów zależą od wielu warunków, w tym punktu pracy, a więc i napięcia zasilania, temperatury, zmian w czasie parametrów samych elementów aktywnych. Jednym z parametrów charakteryzujących omawiane układy jest szybkość reakcji układu na zmianę sygnału wejściowego, a więc częstotliwość, za jaką pracuje układ. Jak mówiłem, uziemiona siatka chętnie wykorzystywana jest w układach wysokiej częstotliwości, co nie znaczy, że źle pracuje z pasmem akustycznym. Pojemności międzyelektrodowe w obwodzie wejścia i w obwodzie wyjścia
będą całkować sygnał, dostarczając na wyjście zniekształcenia sygnału wejściowego. To także pogarsza własności transmisyjne. Myślę, że tych ogólnych wiadomości wystarczy. Kto jest zainteresowany szczegółowym omówieniem problemu, może sięgnąć do wspomnianej książki. Ale uprzedzam, że jest to lektura raczej dla studentów. Autor nie oszczędza czytelnika, śmiało wykorzystując całki różniczki, prezentuje złożony świat wzmacniaczy nie tylko akustycznych, ale także generatorów. Zaś z prostszych lektur mogę polecić pana Zawadę, lampy elektronowe w aplikacjach audio lub pana Sykina, elektronne oscillatory. Mam nadzieję, że obejrzeliście ten film z zainteresowaniem. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Trzymajcie się.